Kawa jest najdroższa od 2014 roku. Dlaczego? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Skąd aż tak duże wzrosty cen kawy w ostatnich kilkunastu dniach praktycznie, no może tygodniach, dwóch, trzech? Jakby trend wzrostowy na kawie tak naprawdę się utrzymuje się od końca zeszłego roku. Wiele czynników, czyli przede wszystkim oczekiwania niższej produkcji, oczekiwanie wyższego popytu w związku z mniejszymi restrykcjami i otwarciem gastronomii, bo trzeba pamiętać o tym, że bardzo duża część kawy jest spożywana w gastronomii. Natomiast te ostatnie kilkanaście dni to efekt pogody w Brazylii, przede wszystkim w Brazylii, ponieważ tam doszło do przymrozków. Kawa bardzo nie lubi dużych zmian temperatur, a już z pewnością spadku temperatur poniżej zera. Tak naprawdę kawę uprawia się w regionach, gdzie temperatura rocznie nie spada poniżej 15 stopni i nie rośnie tak naprawdę powyżej 30 stopni jakoś bardzo dużo, więc w momencie, kiedy mamy przymrozki, które utrzymują się nawet przez, oczywiście w nocy przymrozki utrzymują się przez dwa tygodnie, no to może się okazać, że bardzo duża część drzewek po prostu umrze i nie będzie mogła rodzić kawy, co oznacza, że dużą część drzewek w Brazylii trzeba będzie przesadzić, a to oznacza zastój produkcyjny nawet na 2-3 lata. Teraz jakby na początku tych przymrozków oczekiwano, że ten wpływ będzie na poziomie 1-2 miliony worków, później było to 5-6 milionów worków, natomiast ostatnie informacje płynące z rządu brazylijskiego mówią o tym, że może to być nawet 10 milionów worków, więc to jest około 1/5, 1/6 całej produkcji w Brazylii, więc a Brazylia jest największym producentem kawy na świecie, więc ten wpływ na podaż na całym świecie może być naprawdę bardzo, bardzo duży, więc owszem, cena kawy w pewnym momencie wzrosła powyżej 200 centów za 1 funta, później spadła, natomiast teraz już zbliża się ponownie do 190 centów za funta i niewykluczone, że w najbliższych dniach ponownie znajdzie się właśnie w okolicach 200 centów za funta. I jeżeli cały czas będzie się utrzymywały te prognozy dotyczące tego, że ta produkcja spadnie więcej niż oczekiwano, jeżeli ta pogoda tak naprawdę się nie poprawi w Brazylii, no to jakby tutaj presja wzrostowa może się utrzymać. Już teraz widać, że zapasy na giełdach światowych przestały rosnąć, a tak naprawdę głównym źródłem zapasów na giełdach w ostatnim roku były zapasy z Brazylii, więc może się okazać, że tutaj no jest pewien problem pod względem podażowym. Natomiast chciałbym też jednocześnie uspokoić konsumentów, ponieważ udział kawy w, powiedzmy, w filiżance kawy w kawiarni nie jest taki duży. Z kilograma kawy robi się mniej więcej 100 filiżanek. Kilogram kawy kosztuje w przeliczeniu oczywiście mniej więcej 4 dolary, czyli udział cen kawy w jednej filiżance to jest 4 centy, czyli na polskie to jest 16 groszy, a wiadomo, w kawiarni płacimy powiedzmy około 10 zł za jedną filiżankę, więc tak naprawdę no te wzrosty cen, oczywiście trzeba pamiętać o tym, że producenci w jakiś tam sposób będą próbowali to przenieść na konsumentów, natomiast też te wzrosty cen kaw nie będą jakieś bardzo duże. Być może wzrośnie mocno cena tej kawy najwyższej jakości z Ameryki Środkowej, natomiast ogólny wpływ na ceny konsumenckie nie będzie jakiś bardzo, bardzo duży, bo trzeba pamiętać o tym, że cena kawy w sklepie czy w kawiarniach to są przede wszystkim koszty usług. O tym, co się dzieje z cenami kawy, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję również.